kolorowe stroje, tańce i pieśni związane z różnymi regionami Chorwacji znalazły się w programie koncertu zespołu Klek. Koncert w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie został zorganizowany w czasie Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur. Międzynarodowa Oktawa Kultur obchodzi w tym roku 10 lat swojej działalności. 10 lat na Podlasiu możemy podziwiać zespoły, które uczestniczą w Oktawie Kultur. Natomiast w Zambrowie Oktawa trwa 5 lat. To jest nasz malutki jubileusz, dlatego cieszymy się, że wspólnie razem obchodzimy jubileuszową Międzynarodową Oktawę Kultur w Zambrowie, na którą serdecznie Państwa zapraszam.
Zespół Klek działa od 1980 roku i kultywuje tradycje kultury ludowej różnych regionów Chorwacji. Od 5 lat Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie gości zespoły, które przyjeżdżają na Międzynarodową Oktawę Kultury. Głównym organizatorem jest Wołak Białymstoku, z którym współpracujemy, dlatego te zespoły mogą uczestniczyć w Oktawie Kultur wyjazdowym koncertem w Zambrowie. Zespół dzisiaj zaprezentuje nam tańce, śpiewy oraz grę na własnych instrumentach. Będzie to kolorowe przedstawienie, będzie też bardzo ciekawe i myślę, że lokalna społeczność bardzo dobrze zaakceptuje to wydarzenie i ten dzień. Dziękuję.
ich oczarowała etniczna muzyka i wspaniałe stroje zespołu. Today we danced 5-6 choreography from different part of Croatia. Przedstawiliśmy tańce z Chorwacji. Wyróżniliśmy 6 tańców, ale pierwszym tańcem był taniec z regionu nad morzem i przedstawiliśmy go wraz z muzyką. And we danced from Split, elegant, very elegant dances. Played on tamburica, which are Croatian traditional instruments. Graliśmy na dwóch instrumentach tradycjonalnych, na samicy i na tamburicy. Croatian traditional instrument. Društvo da savije, ajte amo da ga zarozgamo, odavno ga zarozgali nismo. Oj, 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 vuk ne vije što je me zagladan, već on vije društvo da savije, dojte.